Witam serdecznie. Janusz Tomczak z tej strony, z Polski, z miasta Konin. Witam serdecznie wszystkich udziałowców, inwestorów, gości, sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 4 sierpnia 2022 roku. Tematem dzisiejszego webinaru będzie historia powstania, możliwości rozwoju inwestowania naszego transportu strunowego. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Jestem ambasadorem Skyward Community i należę do grupy polskiej SWC polskateam.pl. Na dole macie w tej zakładce powitalnej, drodzy Państwo, telefon do mnie. Jeżeli będą jakieś pytania, proszę się przygotować. W miarę moich możliwości i wiedzy postaram się na nie odpowiedzieć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o technologii, czyli o tym, co jest istotą naszego projektu. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Krótka zajawka o mnie, rok 1990 do 2022, własna działalność gospodarcza, rok 2002-2007, studia wyższe, kierunek marketing i zarządzanie, specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor SWC, a w roku 2018 i 2019 odbyłem szkolenie dla ambasadorów SWC, które się zakończyło 10 maja 2019 roku w Dubaju, gdzie mieliśmy okazję otrzymać status ambasadora, jak również mieliśmy okazję spotkać się z założycielem i właścicielem naszej firmy, panem inżynierem Anatolijem Junickim, gdzie zaproszono nas i pokazano, jak powstaje nasz oddział firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Emiracie Sharjah, w Centrum Innowacyjnym w Sharjah. To wszystko było, jest, działa dzisiaj, rozbudowane. Zobaczycie Państwo w dalszej części prezentacji. My jako Skyward Community zajmujemy się pozyskiwaniem inwestorów, aby uczestniczyć w rozwoju i pozyskiwaniu środków na technologię transportu strunowego. Będziemy dzisiaj mówić o Junicki String Technologii, UST, technologie transportowo-infrastrukturalne. Ten znak U to jest nowy brand, który wszedł z końcem ubiegłego roku. Jest to od pierwszej litery nazwiska naszego założyciela i szefa, pana Anatolija Junickiego. Nasza filozofia: transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszonego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości. Oczywiście zapewniając ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi i minimalizacja i wyrządzania ich szkód, wprowadzając nas transport na całym świecie. Jednocześnie celem firmy jest, aby koszty budowy i eksploatacji były dużo niższe niż w przypadku istniejących rozwiązań transportowych. Nasz założyciel Anatolij Junicki, naukowiec i wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii i ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest kierownikiem dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002, członek kosmonautyki ZSRR. Dlatego, ponieważ pan Junicki kształcił się na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego, tam otrzymał dyplom inżyniera, a specjalizacją jego była budowa rakiet kosmicznych. Stąd jego wiedza i zaangażowanie odnośnie nowego transportu, jak również jest twórcą takiego transportu o wyniesieniu nieinwazyjnego w przestrzeń okołoziemską. To jest następny temat, który będzie realizowany, mam nadzieję, wspólnie z panem Junickim. Natomiast jego słowa i domena pana Junickiego to UST, to technologia optymalna, efektywna i bezpieczna.
Nasze moce UST, czyli to, na co jesteśmy przygotowani, drodzy Państwo, to, co wdrażamy. Więc jesteśmy członkiem grupy spółek posiadającej własne firmy, obejmującej cały zakres działań na rzecz wdrożenia innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny, z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zrealizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynierska to dziś wieloletnia praca inżyniera wynalazcy Anatolii Jelinickiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu, unikalnego toru strun, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to jest całość prac produkcji UST, która realizuje specjalne biuro projektowo-techniczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły, złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchomienie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Wyjaśnię, o co tu chodzi. My jesteśmy gotowi, drodzy Państwo, żeby wdrożyć w tej chwili każdy projekt, zrealizować go na dowolne życzenie naszych przyszłych i obecnych klientów, jak również oferujemy serwis produkcyjny albo tak zwany posprzedażowy, gdzie nasi inżynierowie i technicy będą obsługiwać linie, które będą już wprowadzone w projektach komercyjnych. Testowanie i certyfikacja. Transport UST ma dwa centra testowania i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jest w miejscowości Szardża w Emiracie Szardża. Natomiast w Europie znajduje się na terenie Białorusi, w miejscowości Marina Horka, i to jest taki ośrodek, który jest naszym pierwszym ośrodkiem, w którym byłem trzykrotnie, drodzy Państwo, i który w tej chwili służy przede wszystkim do testów i rozwiązań technologicznych UST. Nasze pojazdy i nasza firma jest testowana przez TIF SW Stardacją Certyfikacją. Te certyfikaty bezpieczeństwa mówią nam o innowacyjności rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład której wchodzą iPody, nawierzchnia torowa, string rail, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. Budowa i projekty komercyjne, są to projekty, które będziemy realizować i już realizujemy. I dlatego nasze biuro projektów posiada wszelkie niezbędne zasoby do realizacji takich projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie i pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy, czyli etapu finalnego. Transport pasażerski UST to przede wszystkim unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego i pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest do transportu miejskiego, międzymiastowego i ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również do miast, które możemy implementować na dzień dzisiejszy, a także nowych projektów. Jest przeznaczony do rozwiązywania projektów i problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnioną siecią wieżowców, czyli tych naszych podpór. W tej chwili mamy 7 rodzajów typów pojazdów pasażerskich, od najmniejszego Univit. Będziemy go sobie teraz tu podkreślać. Jakiś kolor by się przydał. Może na czerwono. Pięknie. Do naszego największego osiągnięcia w tej chwili pojazdu, który jest pojazdem, który osiąga prędkości nawet do 600 km na godzinę, to jest pojazd
uflaż U4362 i pojazdy zbudowane na bazie Unibusa U4210 to są te pojazdy i one mają możliwość do rozbudowy modułowej nawet do 70-80 pasażerów. Będę pokrótce teraz streszczał każdy z tych pojazdów. Ja miałem okazję też kilka z nich widzieć na żywo, drodzy Państwo, w Marina Horce w latach 2017, 18 i 19. W tych latach widziałem te pojazdy, natomiast w latach 2018 i 19 miałem okazję z nimi jechać w różnych konfiguracjach. Więc zaczniemy od najmniejszego pojazdu, Unizit. Widzicie Państwo, to jest taki pojazd lekki, jednoszynowy, o małej pojemności. To jest pojazd, dzięki swojej konstrukcji zapewnia niskie koszty produkcji i minimalne zużycie energii. Może rozwinąć swoją prędkość nawet do 150 km na godzinę. To jest pojazd miejski, zaznaczam. Więc mówimy tutaj o prędkościach ponadprzeciętnych, jeżeli mówimy o transport miejski. W konfiguracji pojedynczej przewozi dwóch pasażerów, natomiast w momencie sprzężenia tych pojazdów, bo jest taka możliwość, może takich modułów być sprzężonych 7, czyli tu jest następny i możliwości przewozowe są nawet do 3,5 tysiąca pasażerów w dwie strony na godzinę. Oczywiście zawsze mówimy i myślimy o wybudowanej już infrastrukturze. Pojazd Unibike, jest to też pojazd jednoszynowy, lekki, elektryczny, pasażerski. On ma taką wbudowaną funkcję do generatora rowerowego, także w środku tam są oprócz siodełek dwa takie urządzenia, gdzie można sobie pedałować. W międzyczasie możemy sobie tutaj nabijać energię. W przyszłości taki system będzie wykorzystywany również do takich centrów sportowych, jak również do możliwości nakręcenia sobie nawet kosztów, zminimalizowania kosztów przejazdu. Bo jeżeli będziemy kręcić, drodzy Państwo, będziemy robić energię i wtedy będziemy mieli możliwość nabicia sobie określonej kwoty pieniędzy, czy tam kryptowaluty i to później będzie rozliczone w finalnym rozliczeniu za naszą podróż z punktu A do punktu B. Porusza się on również z prędkością do 150 km na godzinę. Jest to pojazd, który jest dwuosobowy, natomiast ma możliwość go sprężenia nawet do 7 pojazdów. Jego możliwości przewozowe są od 720 nawet do 6300 pasażerów na godzinę, oczywiście w dwie strony. Pojazd Unibus pasażerski, elektryczny, przeznaczony jest do komunikacji miejskiej, międzymiastowej, występuje w różnych wersjach podwieszenia lub nadwieszenia. Jest dwuszynowy lub czteroszynowy. Jego konstrukcja i lokalizacja są zdeterminowane specyfiką i wymaganiami klienta. Jest to pojazd wyposażony w klimatyzację, audio, system informacji, wideo dla pasażerów. Posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. Porusza się z prędkością do 150 km na godzinę. W takiej indywidualnej odsłonie może on mieścić od 10 do 80 pasażerów. Można go również sprężać od 3 do 7 pojazdów. Natomiast on ma też również możliwość rozbudowy tak zwanej modułowej. I możemy przewozić tutaj od 2,5 nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w dwie strony. Miałem okazję jechać tym pojazdem, drodzy Państwo, w roku 2018. 3 razy i raz w roku 2019. Fantastyczne przeżycie. Mam nagrany z tego film. Jeżeli by ktoś z Państwa chciał zobaczyć, zapraszam serdecznie, udostępnię. No i pojazd Unicar, elektrycznie pasażerski, podwójnym zawieszeniem szynowym. To jest stylowy i wygodny taki pojazd elektryczny zaprojektowany, aby uwolnić ulice miast od korków. Zapewnia większy przepływ w ruchu pasażerskim w porównaniu z tradycyjnymi wielkogabarytowymi i drogimi pociągami i samochodami. Myślimy tutaj o autobusach. Prędkość jego jest docelowa do 150 km na godzinę. W konfiguracji pojedynczej może zabrać 6 pasażerów, natomiast przy sprzężeniu nawet tych pasażerów może, drodzy Państwo, zabrać 7 razy 6, 42, około 50 osób.
Natomiast w konfiguracji pojedynczej przewozi do około 1500 pasażerów w dwie strony na godzinę, a w sprzężeniu nawet do 7000 osób na godzinę w dwie strony. I nasze cudo techniczne, drodzy Państwo, pojazd fantastyczny. Miałem okazję go widzieć, siedzieć w nim. Mam zrobioną tutaj też dokumentację fotograficzną. Bardzo chętnie Państwa zapraszam do kontaktu ze mną, udostępnię to. Jest zrobione tak jak najwyższej klasy, luksusowe auta, te marki premium. Jego możliwości transportowe, drodzy Państwo, to są od 6 do 46 pasażerów na godzinę. Oczywiście 6 do 46 pasażerów jadących, natomiast jego możliwości przewozowe są nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Pojazd, który ma wprost niewyobrażalne osiągi, jeżeli chodzi o współczynnik oporu powietrza, bo ten współczynnik oporu powietrza wynosi na poziomie 0,06. Natomiast dla porównania muszę Państwu tutaj przedstawić taką ofertę i powiedzieć, że takie Porsche, które jest bardzo rasowym autem, 977, jego wskaźnik oporu powietrza to jest zaledwie 0,28. Wiąże to się przede wszystkim z tym, że u nas, drodzy Państwo, jest zlikwidowany ten problem tak zwanego przyziemia. Przetłumaczę. My jedziemy tu na eskapadzie, natomiast pojazdy, które jadą po drogach tych normalnych, toczą się kołami po drogach, to ten opór zawsze po prostu wzrasta ze zwiększeniem prędkości. Natomiast nasz pojazd, ponieważ płynie po eskapadzie, może nawet uzyskać prędkość do 600 km na godzinę i to jest alternatywa do ruchu szybkich pociągów, jak również samolotów. Nasza oferta jest uzupełniona o bardzo ważny czynnik, czyli transport towarowy. Mamy tutaj cztery zestawy tego naszego transportu. Unitrans U400, to jest taki taśmociąg specjalny zrobiony do przewożenia materiałów sypkich. Unicon U4-190-01. To jest pojazd zamówiony, drodzy Państwo, my jak żeśmy zaczynali współpracę z transportem cunowym, to go nie było w ogóle jeszcze w ofercie. Natomiast od momentu, kiedy pojawiliśmy się na rynku arabskim, mamy tutaj tą zaletę, że nasi partnerzy podają swoje wymagania, swoje zapotrzebowania i dla nich został ten pojazd zaprojektowany. Drodzy Państwo, w tej chwili on już jest po testach, uzyskał certyfikację i już będzie naszym produktem eksportowym. On jest do przewozu kontenerów, natomiast Unitrak U4-131 do przewozu materiałów płynnych, sypkich i niebezpiecznych, a Unitrak U4-171 jest przeznaczony do materiałów sypkich, urowów, takich jakichś tam kopalni, rud, piasku, węgla, etc. Ten Unitrak, drodzy Państwo, to jest każdy pojazd jest z nich niezależny. On ma wbudowany ten system taki naprowadzania, że może nawet dojechać przy wybudowanej infrastrukturze bezpośrednio do klienta, nawet na odległość do 10 tysięcy kilometrów. On jest opracowany na bazie podwieszanego unibusu. Jego konstrukcja pozwala na przewożenie towarów typu paczki, materiałów płynnych, niebezpiecznych, nawet ma możliwość przewożenia materiałów rozszczepialnych. I zwróćcie sobie Państwo uwagę, że ten pojazd towarowy, zaznaczam to jeszcze raz, może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. To jest naprawdę coś niebywałego. I nasz Unikąt, pojazd, drodzy Państwo, pojazd, który ma za zadanie zmniejszyć albo wykluczyć ruch tych tirów wszystkich, które są na naszej drodze, bo to są pojazdy, które są w tej chwili przeznaczone do przewożenia wszelkiego rodzaju materiałów, zarówno czy tam samochodów, czy tam paczek, czy tam tych wszystkich produktów, które zwozimy z całego świata. I tiry, jeżeli Państwo jeżdżicie po drogach, to widzicie, że one mają ograniczenie tam do 70-80, maksymalnie 90 km na godzinę. Jadą w korkach. To są te pojazdy, które najbardziej niszczą infrastrukturę. Teraz jeszcze w tym okresie letnim to jest w ogóle koszmar na drogach, jak one jeżdżą.
Natomiast nasze pojazdy mogą, drodzy Państwo, jechać z prędkością do 120 km na godzinę. Więc to jest na dzień dzisiejszy w tym ruchu towarowym praktycznie niewykonalne. I takie możliwości przewozowe przy budowanej infrastrukturze mogą być nawet 5 milionów ton. Więc fantastyczne rozwiązanie. No i ten nasz taśmociąg Unitrans jest to takie optymalne rozwiązanie dla prac na terenach górniczych, przy załadunku, rozładunku w terminalach, portach morskich. Pozwala na szybką i niedrogą realizację transportu znacznych ilości materiałów sypkich. Prędkość przelotowa to jest do 36 km na godzinę, a jego moc przewozowa to nawet 100 milionów ton rocznie. No i jeszcze jeden z systemów, genialne rozwiązanie naszego inżyniera, naszych inżynierów, konstruktorów, system morski. To jest, proszę Państwa, możliwość tworzenia takich platform do przewozu materiałów sypkich, płynnych, wysokogabarytowych w odległości od 5 do 10 km od wybrzeża, bez konieczności budowania doków. Istnieje możliwość dostarczania towarów do portu morskiego znajdującego się na głębokości nawet do 25 metrów. I transport ten obejmuje dostawę ładunków z przedsiębiorstwa np. górniczego do ładowni masowca lub składowania pośredniego. Mamy tutaj kolejny przykład rozwiązania. Widzicie Państwo, to wszystko jest zautomatyzowane. I nasze unikąty, które w tym, na tej fotografii pokazują, jak mogą być wykorzystane. Projekt bardzo nowoczesny, takim z rozwiązaniem, takim optymalnym, który naprawdę zmniejszy ogromne koszty budowania portów. Jest tym projektem zainteresowaną wielu naszych przyszłych kontrahentów, bo jest to bardzo optymalne, tanie i szybkie rozwiązanie. No i miasta linearne, które są w symbiozie z naszym transportem, bo transport strunowy będzie dostarczycielem zarówno pasażerów, jak i produktów i ładunków. Te miasta linearne przyczyniają się do rozwoju miast takich typu klastrowego i one są harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. To właśnie między innymi na te projekty miast linearnych pan Junicki w roku 1998-2002 otrzymał te granty z ONZ. Można je budować w górach, w terenach pustynnych, zalewowych, w tym w miejscach o trudnej rzeźbie terenu, a także w szelfie kontynentalnym. Budowa miast linearnych nie wymaga wycinania lasów, torowania dróg kolejowych i samochodów oraz naruszenia biogenezy na terenie zabudowy w jakikolwiek inny sposób. Między innymi dzięki tym projektom miast linearnych, z tym pomysłem, z tą ideą, weszliśmy na rynki arabskie, bo celem między innymi naszej firmy, jak naszych inwestorów, jest to, żeby pustynia została zielona. A mamy ku temu jak najbardziej duże predyspozycje, bo mamy nasz transport, mamy miasto linearne, ale jedno z naszych biur projektowych, a mamy ich, drodzy Państwo, 80, jest przeznaczone do produkcji humusu, czyli tej ziemi urodzajnej, gdzie można ją wytworzyć, stworzyć, zrobić i pokryć nią te tereny pustynne, aby później korzystać z nim z tej całej sfery tej zieleni, zarówno użytkowej, jak i rekreacyjnej. Podstawą naszego transportu jest struna. Jest to taka budowa, jak tutaj jest przedstawiona na zdjęciu. Ona w zależności od wykorzystania i konfiguracji zmienia tylko swoje, powiedzmy, gabaryty i gabaryty wielkości przeznaczona do transportu zarówno na eskapadzie, jak na półsztywnej i sztywnej konstrukcji, ale ona się głównie składa z takich samych elementów, czyli jest to zamknięty element w stalowym korpusie, drodzy Państwo. Wewnątrz mamy stalowe struny napięte pod napięciem elektrycznym, one są wszystkie zespawane z sobą, że tu nie ma tak zwanej delatacji, natomiast ochrania jej specjalny opatentowany beton, którego zadaniem jest po prostu wypełnienie tej przestrzeni, ochrony tych strun
jak również to, że ona, ta struna, może pracować w bardzo ekstremalnych warunkach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Natomiast nakładka szyny jest zawsze stalowa, po niej toczą się stalowe koła naszych pojazdów. Ona służy do tego, że między innymi to jest połączenie takie z napięciem elektrycznym, które daje napęd do naszych pojazdów. Rodzaje szyn, tak. Mamy kilka rodzajów szyn, drodzy Państwo, od kratownicy. Tutaj pierwowzorem są między innymi wieża Eiffla. Mamy konstrukcję sztywną. Ona jest wykorzystywana między innymi w takich konstrukcjach jak budowa mostów i elastyczna. To jest do pojazdów lekkich. Proszę zobaczyć, że wszystkie te konstrukcje powodują to, że możemy na nich poprowadzić wszystkie rodzaje naszych pojazdów i one oczywiście są z sobą kompatybilne. Ja chciałem tutaj przedstawić mojego kolegę, Pokasie Grzesiu, przyszedł do nas. Pokaż się, bo cię świat ogląda. Dobry wieczór wszystkim. Jest to nasz partner, nasz udziałowiec w naszej firmy. Jest u mnie dzisiaj gościem w Koninie, bo realizujemy wspólne projekty. I bardzo się cieszę, że chciał zobaczyć, jak ja prowadzę webinar, więc go zaprosiłem. Jest u mnie. Pomachaj do całego świata, tak jak my machamy. Witamy cię, Grzegorz. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Nasza zdolność przewozowa. To jest wszystko, drodzy Państwo, uzależnione od tego, jakie jest zapotrzebowanie na nasz transport. Tak, według takiej amerykańskiej organizacji Automat People Mover, APM, taka bezpieczna odległość między pojazdami to powinna być około 50 metrów albo 2 sekundy. Chodzi o to, że w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie na ruch pasażerski, drodzy Państwo, to wtedy system, który mamy, o którym za chwilę też powiem, będzie po prostu zwiększał ten ruch pojazdu w zależności od zapotrzebowania ruchu pasażerskiego. Także możemy to wykorzystać w ten sposób, że pojazdy mogą być prowadzone jako pojedyncze lub zespolone i mamy takie możliwości, że możemy przewieźć nawet do 30 tysięcy pasażerów na godzinę. Oczywiście w dwie strony. Budowa naszego układu napędowego, naszego pojazdu. Ja tu się skupię na dwóch, trzech elementach. Przede wszystkim chciałem Państwu zwrócić uwagę na system wykolejniowy, bo ja mam wiele pytań od naszych inwestorów, zarówno jak również osób, które są zainteresowane transportem strunowym. Jak to się dzieje? Przecież są burze, że to się może wykoleić, to może spaść. No, więc to są, jak ja pamiętam, nasze spotkanie z panem Junickim i jego inżynierami, to są dla nas takie dosyć banalne pytania, no ale no niestety trzeba na nie odpowiadać, ponieważ ten system to jest jeden z najbezpieczniejszych systemów na świecie. My mamy na to certyfikaty TIF, drodzy Państwo, mamy ISO. I ostatnio nawet w Szardży był nakręcony taki film instruktażowy, jak to się dzieje w przypadku jakiejkolwiek awarii. Miały okazję to zarówno widzieć właściciele naszej firmy, jak i delegacje, które były tam na pokazach takich demonstracyjnych. Drugim elementem jest koło silnika, które jednocześnie jest elementem, drodzy Państwo, napędowym i hamulcowym. My tu też mamy specjalny system opatentowany do tego, żeby ten system, to jest też w systemie ISO i tym naszym certyfikacie jest to wszystko kompatybilne z tym naszym pojazdem i jak najbardziej bezpieczne. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę jeszcze na jeden element. Chodzi mi tutaj o akumulator. Informacja wprost rewelacyjna. Myślę, że tutaj Elon Musk ma czego nam zazdrościć, ponieważ on jest producentem samochodów elektrycznych, bardzo dobrych marki Tesla. Natomiast, drodzy Państwo, w tej chwili samochody elektryczne uzyskują naładowanie i załadowanie na 1000 cykli. To już jest naprawdę bardzo dobry akumulator. Natomiast nasi inżynierowie dopracowali nasze akumulatory do takiego stopnia, że my mamy system 5000 cykli rozładowań i naładowań, ale pan Junicki, nasz szef, nasz właściciel, przekazał informację, że nie sprzeda tego patentu do producentów samochodów, tylko będzie to używane wyłącznie w naszych pojazdach strunowych. Więc widzicie, i to jest opatentowana jeszcze historia, muszę wam powiedzieć,
I tutaj patrzcie, jak pan Junicki dba o wasze i moje interesy. Więc jest to naprawdę fantastyczny temat i rozwiązanie. Nasz system inteligentny sterowania, drodzy państwo, on jest opracowany na sieciach neuronowych, na inteligencji cyfrowej, na zbiorów tak zwanych big data i oczywiście na blockchainie. Powoduje to wszystko, ma to takie znaczenie, że nie ma, proszę państwa, w tej chwili możliwości ingerencji dostania się osób trzecich do naszego systemu. To zarówno dotyczy inteligentnego systemu sterowania, pokładowego inteligentnego systemu sterowania, jak również systemu bezpieczeństwa i komunikacji. System bezpieczeństwa i system transportu. No nasz ten system bezpieczeństwa charakteryzuje się tym, że my nie powodujemy dużych szkód w środowisku naturalnym, czyli nie robimy zakłócenia ruch wód powierzchniowych, gruntowych, siedliska naturalnych i szlaków migracyjnych ptaków i zwierząt. I to, że my mamy budowane to na słupach, drodzy państwo, to nie potrzebujemy dużej ilości terenów ziemnych pod naszą infrastrukturę, jak również nasz transport, przez to, że jest na drugim poziomie, nie zakłóca hydrosfery i nie zanieczyszcza powietrza, ponieważ nasz transport jest proekologiczny i wykorzystywany do jego napędów jest zasilanie z energii OZE, czyli tak zwanej odnawialnych źródeł energii, czyli mówimy tu energii ze spalania śmieci, słońca, wody i oczywiście wiatrowej. Nad tym wszystkim również pracują nasze biura konstrukcyjne, ponieważ mamy ich 80 tych biur, więc mają naprawdę co robić, ponieważ taka jest filozofia naszego transportu. UST został określony, że jest najbezpieczniejszym systemem transportowym, jaki w tej chwili jest oferowany na rynku. Mamy to wszystko zapewnione zgodnie z normą ISO 2094 i to jest spowodowane i zapisane w ogólnych zasadach konstrukcji itd. Ma wysoką odporność na wandalizm, akty terrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji nad gruntem powoduje, że jego bezpieczeństwo wzrasta o 100 razy. Przez to, że my mamy, drodzy państwo, usytuowany transport nad gruntem, nie mamy skrzyżowań, nie mamy możliwości kolizji z ruchem pieszym, jak również samochodowym. I to jest system, który też zapobiega wykolejeniu i zwiększa bardzo bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. Więc jesteśmy tutaj liderami na rynku. Według Rosyjskiej Akademii Nauk to szacowne grono stwierdziło, że system transportu UST jest bardziej ekonomiczny, zrównoważony i bezpieczny w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi i obecnie stosowanymi systemami transportowymi. Chodzi mi tutaj o transport kolejowy, drogowy, kolej magnetyczną, jak również kolej podziemną i transport samolotowy. Teraz kilka danych takich porównujących nasz transport z konkurencją. Mamy tutaj trzy takie wskaźniki: koszt eksploatacji, zanieczyszczenia środowiska i wypadkowości. My jesteśmy zaznaczeni tutaj na kolor ten taki jasno-zielony. Zieleń to ekologia. Wiemy doskonale, tak jest określone, ale zieleń to też dolary, drodzy państwo, więc możecie wiedzieć, że to jest też pieniądz, a my się tutaj między innymi po to, żeśmy spotkali. I zobaczcie, jak wyglądamy na tle naszej konkurencji. Ja wezmę sobie dwa przykłady skrajne, wezmę nasz transport i wezmę sobie transport na przykład budowy metra. Proszę sobie wyobrazić, że transport strunowy w zależności od wykonanej infrastruktury, mówimy tutaj półsztywnej, lekkiej czy tej kratownicy, on się kształtuje od 4 do 12 milionów za kilometr bieżący. Natomiast jeżeli weźmiemy tutaj naszego konkurenta, bo pan Junicki mówi, że my mamy nad gruntem, a metro ma pod gruntem,
to tutaj koszt wybudowania jednego kilometra kształtuje się nawet w granicach 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. Ale to, co interesuje inwestorów, to, co interesuje tych, którzy wykładają na to pieniądze, to jest też oczywiście stopa zwrotu. I u nas przy wybudowanej infrastrukturze, drodzy Państwo, te koszty mogą być już zniwelowane w granicach 7-8 lat, a metro może się spłacać nawet do lat 40, więc jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu. Tu nie mamy konkurencji w żadnym wypadku. Zanieczyszczenie środowiska. My wykorzystujemy mało zasobów ziemi, korzystamy, drodzy Państwo, z napędu energii, mówiłem, tych odnawialnych. Nasze zanieczyszczenie środowiska jest naprawdę na bardzo minimalnym poziomie. Natomiast jeżeli weźmiemy transport samochodowy czy samolotowy, to po prostu to nawet nie ma skali porównania do nas. Jeżeli chodzi o wypadkowość, możemy się mierzyć tylko z dwoma transportami, czyli my jako transport strunowy na drugim poziomie. Wszystkie transporty, które są w tej chwili naziemne czy lotnicze, to są bardzo niebezpieczne, powodujące zarówno wypadki, kalectwo ludzi, jak również zagrożenie dla środowiska i zwierząt. Natomiast jedynym naszym konkurentem jest tutaj metro, no bo ono jest pod ziemią i po prostu podejmuje podobne parametry, przyjmuje jak my. Teraz kilka słów o miejscu szczególnym. To jest Marina Horka, drodzy Państwo, zdjęcie z 2019 roku. Ono z dnia dzisiejszego się różni tym, że dobudowane są jeszcze dwie trasy. Natomiast w roku 2019 był organizowany ostatni raz Eco Festival. To jest takie miejsce, gdzie spotykają się wszyscy inwestorzy z całego świata, sympatycy i miłośnicy transportu strunowego. Ja miałem okazję być na nich trzykrotnie. Ta infrastruktura, którą tu Państwo widzicie, to ona wygląda tak, jak dzisiaj, tylko są dobudowane, albo aż są dobudowane dwa tory. Jeden do testowania transportu towarowego, drugi pasażerskiego. I to jest miejsce, w którym jest testowana i certyfikowana nasza technologia, nasze pojazdy. Stamtąd też również był nadawany w ubiegłym roku Eco Festival, ale był w formie online. Tam był nasz właściciel, pan Anatol Iwnicki, i z grupą inżynierów i swoich współpracowników nadawali nam Eco Festival z tamtego miejsca. W tym roku też najprawdopodobniej będzie w formie takiej półotwartej. Część inwestorów pojedzie zarówno do Marina Horki albo do Szarży, ale nie będzie to otwarte ze względu, wiecie Państwo, no jest, już nie ma pandemii, ale jest w tej chwili sytuacja militarna na terenie Ukrainy. Białoruś też tam wspomaga Rosję, która jest w tej chwili agresorem, więc wiecie Państwo, sytuacja jest taka, że takiego otwartego spotkania nie będzie. Natomiast możecie być spokojni o naszą przyszłość, bo my jesteśmy apolityczni. Nasza firma jest zarejestrowana w takich miejscach, gdzie jesteśmy poza granicami Białorusi, ponieważ nasze rejestracje są na Wyspach Marszala, drodzy Państwo, w Arabii Saudyjskiej i na Wyspach Angielskich. My mamy jurysdykcję angielską, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, że się cokolwiek wydarzy. Natomiast w momencie, kiedy się wydarzyła ta sytuacja zbrojna w lutym 2022 roku, w ciągu trzech dni była oficjalna informacja firmy, że nasze prace przebiegają w zaplanowanym tempie, nie ma najmniejszego problemu o jakiś brak dostaw i tym podobnych rzeczy, ponieważ firma zamówiła wszystkie materiały już praktycznie z rocznym wyprzedzeniem. Także bądźcie spokojni, wszystko idzie w doskonałym kierunku. Tutaj widzicie zdjęcia z Realu. To jest pokazane, jak można wykorzystać nasz transport. Tutaj widzimy pojazd Univit. To jest ten najmniejszy, najlżejszy, o którym Państwu mówiłem. Ja miałem go okazję widzieć w roku 2019. Również ten pojazd widziałem, a tym miałem okazję nawet po tej eskapadzie jechać. Tu jest też takie ciekawe miejsce, ten budynek. To są stacje dokujące albo tak zwane przystanki. One się charakteryzują tym, że mogą być wykorzystane jako miejsca, gdzie będziemy tylko mieli załadunek pasażerski albo wyładunek. Natomiast jest również możliwość tworzenia tam komercyjnego wykorzystania, ponieważ w tych budynkach na poziomach zerowych można wykorzystać to do
tak zwanej komercyjnej działalności. Barina Horse jest to o tyle ciekawe, że na poziomie partneru jest Muzeum Techniki Pracy, jaką przeszedł pan Iwnicki od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy i jak wyglądała jego droga do stworzenia transportu strunowego. Byłem tam dwukrotnie, naprawdę fantastycznie. No i nasza przyszłość, miejsce, w którym mamy w tej chwili skoncentrowane wszystkie nasze siły, Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest jeden z Emiratów Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam jesteśmy obecnie od roku 2019. W tej chwili mamy w budowie dwie duże linie na odcinków 2 i 4 km. Mamy wybudowany ekodom, którym zajmuje się nasze centrum pokazowe i sposób wykorzystania tego domu ekohausu w budowie miast linearnych. I tak, drodzy Państwo, reasumując, ten transport nasz strunowy, innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju, nie ma drugiego takiego na świecie, nie możemy go przyrównywać do żadnych kolejek górskich i tym podobnych, z prostej przyczyny, bo każdy nasz pojazd jest niezależnym pojazdem, natomiast wszystkie pojazdy typu kolejki linowe to mają zewnętrzne zasilanie nadziemne od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe do 120 km na godzinę, pojazdy osobowe od 150 nawet do 600, bezpieczne, bo na drugim poziomie, drodzy Państwo, wykorzystujący najnowsze technologie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny, możemy go zarówno implementować do nowych obiektów miast czy tam budowli, jak również do już powstałych i przyjazny środowisku, bo wykorzystujemy małe zasoby ziemi, korzystamy z odnawialnych źródeł energii do jego napędu. My jesteśmy Iwnicki Transport Technology, drodzy Państwo. Nasz projekt jest już na etapie 14 etapu, drugiego podetapu. Chcę Państwu dzisiaj przedstawić genezę naszego powstania, naszego projektu, ponieważ pomysł naszego konstruktora, pana Iwnickiego, na transport strunowy wyszedł już w roku 78, czyli już mamy blisko 40 lat. W tej odsłonie, w której jesteśmy na dzień dzisiejszy, czyli w naszym finansowaniu, tak zwanym crowdfundingu, czyli finansowaniu społecznościowym, jesteśmy od roku 2015. Cały nasz projekt składa się z 15 etapów. Jesteśmy w etapie 14, drugim podetapie. Został nam jeszcze jeden etap do etapu 15. Etap 15 to jest, proszę Państwa, wyjście na rynki zewnętrzne, pełna certyfikacja, patenty i sprzedawanie naszej technologii na zewnątrz. Więc jeżeli macie możliwości albo nie jesteście naszymi partnerami, albo będziecie naszymi partnerami, to głoście o tym wszem i wobec, ponieważ transport strunowy ma potencjał na zagospodarowanie nawet 70% globu ziemskiego. Dla naszych partnerów, każdy może zostać naszym partnerem, niezależnie czy tam będzie inwestorem, czy nie. Tutaj rejestracja do firmy jest darmowa, natomiast żeby zostać takim już 100% partnerem, zapraszamy do uczestnictwa poprzez zakup pakietów. Mamy różne oferty dla bardzo dużych inwestorów z bardzo dużym portfelem, z mniejszym portfelem, dla nawet naszych milusińskich, mówię tutaj o naszych dzieciach, wnukach, gdzie możemy im zbudować przyszłość na zasadzie takiej, że będą udziałowcami jednego z największych biznesów na świecie. Jedną z ofert jest na przykład pakiet InnoTrans, to jest dosyć ciekawa alternatywa i pakiet, ponieważ on jest dla tak zwanych dynamicznych inwestorów. Tutaj zakup jest na poziomie 3000 dolarów, ale z każdym kolejnym zakupem, drodzy Państwo, możecie uzyskać więcej udziału w firmie. A to jest bardzo ważne, bo to jest czynnik tak zwanego dyskonto. Dyskonto to jest ilość centów na dolara, które wkładamy. A pamiętajcie, drodzy Państwo, że mamy zapisane w memorandum firmy, że na koniec, czyli 15 etapu wyjścia na rynki zewnętrzne, jeden udział równa się 1 dolar. I do tego dąży pan Iwnicki i tak będzie. Mamy również pakiety dla naszych dzieci, maluszek i student. Maluszek się charakteryzuje tym, że to zapisujemy
taki pakiet na siebie, natomiast dołączamy metrykę dziecka i w momencie osiągania pełnoletności dzieci nasze wtedy uzyskują, drodzy Państwo, możliwość otrzymania tych udziałów już bezpośrednio na siebie. Kolejnym bardzo ważnym elementem w naszej firmie są tak zwani krupni inwestorzy, bardzo duzi. Tutaj proszę sprawdzić i zobaczyć, że w tej chwili najdroższy pakiet, jaki jest w tej chwili w firmie do kupienia, to jest pakiet premium za 150 tysięcy dolarów. Ale w jego zasobach jest aż 8 100 tysięcy udziałów i on ma dyskonto na poziomie 54. Nie ma w tej chwili wyższego. Później mamy pakiety na poziomie 100 tysięcy, 50, 25 tysięcy. To są pakiety za gotówkę, moi drodzy Państwo. Życzę każdemu takich zakupów albo wprowadzenia partnerów z takim pakietem. O tym za chwilę. No i takie pakiety też dosyć spore i duże, od 5 tysięcy dolarów do 50. Możemy je uzyskać na raty, na 5 równych rat. Tu nie ma żadnych odsetek bankowych. Inwestujemy sobie na przykład pakiet 5 tysięcy dolarów przez 5 miesięcy i uzyskujemy na przykład 165 tysięcy udziałów. Natomiast takie najbardziej popularne to są pakiety start od 250 dolarów do 2 tysięcy dolarów. Tutaj mamy tych pakietów najwięcej sprzedawanych, bo to jest w zasadzie na każdą kieszeń, drodzy Państwo. O tym szerzej mówi Mariusz Doczmański w swoim webinarze, gdzie prowadzi na temat duplikacji współpracy z firmą. Ale chciałbym jeszcze zwrócić Państwu uwagę na pakiety tak zwane bonusowe. W marketingu są dwa rodzaje inwestorów, a nawet dwa i trzy. Inwestor, który jest pasywny, kupuje, czeka na to, aż po prostu udział mu wzrośnie, czy wartość jego akcji wzrośnie, sprzedaje, kończy współpracę. Kolejnym partnerem jest partner, który kupuje, drodzy Państwo, czeka na jego wyższą wartość, jak również na odbiór dywidendy, bo jest taka możliwość i taki mamy zapis w naszych dokumentach. I drodzy Państwo, tutaj możemy myśleć o jesieni swojego życia. No i trzeci partner to jest taki, który kupuje, czeka, zbiera i, drodzy Państwo, pracuje nad tym, aby zwiększyć portfel swoich akcji. Bo jak mówiłem wcześniej, zarejestrować się do firmy można za darmo i trzeba. Natomiast, żeby zostać pełnoprawnym partnerem, należy wykupić pakiet inwestycyjny. Odmówiłem 250 dolarów do nawet 150 tysięcy. Natomiast jeżeli my z naszego linka pozyskamy partnera do firmy, to mamy możliwość uzyskania z jego wpłaty 15%. I te pieniądze, ten dochód, który otrzymamy, wpada na tak zwane konto bonusowe. I tam również jest możliwość, że my sobie uzbieramy część tych pieniędzy i zakupimy sobie pakiet i dzięki naszej pracy, naszemu zaangażowaniu jesteśmy wtedy 100% partnerem. Dla partnerów, którzy nie chcą płacić na raty, mają pieniądze, robią sobie jednorazowe zakupy, mamy taką ofertę nawet od 50 dolarów, drodzy Państwo, do 150 tysięcy, ale to jest też tak zwane konto inwestycyjne, gdzie jeżeli by się któremuś partnerowi powinęła noga, chodzi tutaj o jakieś tam przypadłości życiowe, mówię tutaj o jakiejś chorobie, wypadku, no mamy pakiet ratalny, nie będziemy płacić przez 60 dni, to nam ten pakiet zlikwidują, to wtedy te pieniądze nie giną, wpadają na tak zwane konto akcyjne i wtedy z niego można sobie te środki, które mamy, wykorzystać na taki zakup i dokonać zakupu po prostu w mniejszej ilości. A jest to też, drodzy Państwo, ważne, bo w tym projekcie 1.15, to co mówiłem Państwu wcześniej, my jako inwestorzy pierwsi, tak zwani protoplaści, możemy powiedzieć, mamy później możliwość uczestnictwa w projektach celowych, a projekt celowy to jest naprawdę już zupełnie inna liga, bo tam będziemy mieli możliwość uczestnictwa w zakupach z inwestorami, którzy są bardzo bogatymi inwestorami. Tu chodzi o, drodzy Państwo, inwestorów, o konsorcja, banki i fundusze inwestycyjne. Więc widzicie, my przez to, że mamy zapewnione 20% w każdej budowie, każdej linii, tak również mamy zapewnione, że my możemy być wtedy udziałowcami. Natomiast ci partnerzy, którzy się dowiedzą o naszym projekcie po zakończeniu 15 etapu, takiej możliwości już mieć nie będą. Tyle na dzień dzisiejszy. Wiadomości są krótkie, zaledwie 3. Drodzy Państwo, mamy tutaj pokazane testowanie transportu sunowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Zapraszam serdecznie do naszych biur osobistych. Tam jest krótka informacja, ale jest film, który trwa około 2 minut. Wiecie Państwo, że jeden obraz to jest 1000 słów, więc zobaczycie, jak w tej chwili testowane są nasze pojazdy pasażerskie, jak również te, które będą służyły do transportu kontenerowego. I druga sprawa, bardzo ważna. Na Białorusi odbyła się specjalna prezentacja platformy adaptacyjnej szkoleniowej Smart World Community. Chodzi o to, że nasi liderzy naszej firmy stworzyli taką platformę, gdzie szkolą przyszłych liderów i partnerów do współpracy w oferowaniu transportu sunowego. Bo drodzy Państwo, transport sunowy w momencie, kiedy wyjdzie na świat, to dopiero pokaże, jakie możliwości są. I tam mamy zarówno wiadomości z zakresu nauki takiej podstawowej, czyli co to jest marketing, mamy dużo wiadomości na temat budowania struktur, jak również możliwości wykorzystania w przyszłych operacjach finansowych kryptowalut. Tutaj takim czołowym i wiodącym partnerem, którym się zajmuje tymi sprawami, jest pan Aleksander Suchodojew, to jest ten pan tutaj na środku. On jest również członkiem zarządu, drodzy Państwo, i jest też takim partnerem, który ma co 2 tygodnie swój webinar i on ma tak ciekawe te swoje webinary, że nawet, drodzy Państwo, jest ten webinar nagrywany i przekazywany do Was jako do partnerów. To też możemy znaleźć w zakładce wiadomości w naszym biurze osobistym. I teraz przeczytam kilka takich zdań, które przekazał pan Aleksander Suchodojew. Ja miałem okazję go poznać zarówno na szkoleniach dla ambasadorów SWC, widzieliśmy się zarówno i w Wilnie, widzieliśmy się w Antwerpii i w Dubaju. Naprawdę bardzo ciekawy, młody i taki z dużym takim zaangażowaniem kreatywny człowiek. Więc on, to są jego słowa i ta platforma jest jego pomysłem. Więc on napisał coś takiego. Tworzymy ekosystem, który obejmuje wszelkie narody i mentalności. System, który pozwoli nam osiągnąć maksymalne efekty w różnych aspektach naszej działalności, od przyciągania inwestycji po skalowanie struktury w Skyward Community na wszystkie kontynenty i planety. Dzięki platformie IT, która zebrała skumulowane doświadczenie prostych i jasnych kroków, wiedzę z całego świata, każdy partner będzie mógł maksymalizować swój potencjał. Ja się z nim w 100% zgadzam, bo ja jak słucham i oglądam webinary Suchodojewa, to co pan Suchodojew pokazuje odnośnie transportu, drodzy Państwo, ekologii, blockchainów, kryptowalut i tego systemu IT, to po prostu dla takiego normalnego śmiertelnika to nieraz jest nie do pomyślenia, ale to jest młody człowiek, ma swoją grupę, szkoli nas i dobrze, że tacy ludzie są w naszych zawodach. No i duża sprawa, nie wiem, czy o tym mówił Mariusz Duczmański, bo to w zasadzie na jego tam webinarach się ta sprawa odbywa. Dlaczego weryfikacja jest ważna? Proszę Państwa, weryfikacja jest ważna z 2 powodów. Przede wszystkim ugruntowuje Was w firmie, że jesteście naszym partnerem, ale jeżeli jesteście już naszym partnerem i współpracujecie z nami jako partner, który poleca nasz biznes, to w momencie, kiedy nie będziecie mieć weryfikacji, nie będzie takiej możliwości, żebyście otrzymali za to, swoje stosowne wynagrodzenie. Jest również problem taki, że w momencie, kiedy zakupicie na przykład pakiet inwestycyjny i będziecie go mieli w systemie ratalnym, drodzy Państwo, to opłacicie pierwszą ratę, natomiast będziecie mieć problemy już z opłatą drugiej czy trzeciej. Drugiej raty na pewno, tam już nawet nie ma co wybiegać do trzeciej, ponieważ nie przepuści Was system. Więc jeżeli zostajecie partnerami albo macie partnerów, którzy zostali niezweryfikowani, to ja proszę Was jako wprowadzających do biznesu, żebyście powiadomili swoich partnerów jak najszybciej, ponieważ później to stwarza niepotrzebne napięcie i problemy. No i cóż, tyle na dzisiaj w dniu 4 sierpnia Anno Domini 2022. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie pytania, piszcie. Ja się postaram odpowiedzieć w miarę swojej możliwości. Aha, jeszcze jedna informacja taka dosyć istotna. Z dniem 1 sierpnia z naszej firmy odszedł z zarządu pan Władimir Masłow.
to był i jest, on nadal pracuje w strukturach, tylko już nie będzie pracował w firmie, przeszedł na emeryturę, ale to jest ten pan, właśnie ten nasz partner, który zajmował się tymi naszymi sprawami prawnymi. Między innymi to, że on zajmował się dostosowywania prawa lokalnego czy prawa państwowego do implementowania z naszym transportem. Więc już tych wiadomości od pana Masłowa nie będzie, natomiast jest już w dziale prawnym oddelegowana, będzie nowy partner, nowa osoba, która będzie za to odpowiedzialna, więc już do pana Masłowa z tego typu pytaniami proszę się nie kierować, bo pan Masłow już jest na zasłużonej emeryturze. Teraz czeka, aby się nasz transport zadział i żebyśmy wszyscy z niego korzystali na zasadzie partnerstwa i inwestorów. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Jak również dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, uśmiechu. Do zobaczenia za tydzień. We wtorek najbliższy będzie Mariusz Doczmański z duplikacją. Ja natomiast zapraszam dnia. Spojrzę w kalendarz. 11 sierpnia na webinar dotyczący technologii transportu strunowego. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Filmisz. Super. Olimiasko. Doświadczenie robi sporo. No. Nieraz tam się tam potknie, ale to jest normalne, przecież to jest na żywo przekaz. Oczywiście.